Zdrowe, smaczne i w dodatku darmowe. W dwie soboty w Tarnówku rozdano 45 ton jabłek, które trafiły tutaj z Gromadzynia, niewielkiej wsi w gminie Prochowice. Jabłka zostały przekazane do licznych instytucji na terenie gminy Polkowice, a także do osób prywatnych. Dwa transporty jabłek, które trafiły do Tarnówka, to część 200 ton, które pozyskało Stowarzyszenie Sportowe Grom Gromadzyń od Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Są to owoce, które miały zostać wysłane do Rosji, ale w wyniku embarga z 2014 roku zostały w Polsce. Unia Europejska zdecydowała, by pomóc producentom owoców i warzyw poprzez wprowadzenie systemu dopłat. Każda tona, która trafi do różnorodnych instytucji, jest dotowana przez Unię Europejską. Koledzy z klubu sportowego Grom Gromadzyń, takie stowarzyszenie sportowe, pociągło to do góry, tą akcję darmowych owoców, żeby nie wyrzucić. I po prostu ja ściągłem to do nas, tutaj na nasz rejon. I później poprosiłem o pomoc panią Jolę, Stowarzyszenie Stajnia Trzepcz, radną powiatu panią Marię Kowalczyk, i tak to się rozkręca, nie? No i chcielibyśmy to jeszcze bardziej rozszerzyć troszeczkę, tylko byśmy trochę prosili o wyrozumienie mieszkańców, że to no nie da się tak wszystko raz na raz pociągnąć, nie? Bo tu panie też się bardzo obydwie zaangażowały w to, ja też, ale nieraz wychodzą schody takie, że niech nas też ludzie zrozumią, że my mamy też jeszcze pewne przepisami obarczone, ja mam sprawy, że muszę to wykonać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że to nie jest tak, jak każdy myśli, że przyjdzie, weźmie skrzynkę, dwie i grają, trzeba się z tego rozliczyć. Państwo też mi pomagają dużo w rozliczaniu. No i tak byśmy chcieli to ciągnąć, ile się da. A proceduralnie jak to wygląda? Dopowiem tylko, bo tutaj słusznie kolega Szczepan powiedział, dopowiem tylko, że to są jabłka z Ministerstwa Rolnictwa i są z Agencji Rynku Rolnego. Jabłka, które są z Grójca, to jest, są polskie jabłka, bardzo dobre. W związku z tym, że mamy taką sytuację w kraju, jaką mamy, więc te jabłka za pośrednictwem pewnych osób z Agencji Rynku Rolnego przychodzą na wieś. Na przykład my dostaliśmy, tak jak tutaj kolega powiedział już, że dostaliśmy to za pośrednictwem Stowarzyszenia Sportowego, ponieważ oni prosili, żeby tutaj pomóc i na Dolny Śląsk, tutaj na teren województwa właściwie byłego Legnickiego, żeby to rozdysponować. No i myśmy się tak podjęli, zresztą tak jak mówisz, Szczepan, że i przede wszystkim dajemy jabłka dla potrzebujących. To nie jest tak, że każdy musi dostać, tylko dajemy dla potrzebujących, dajemy przede wszystkim na wieś, dajemy dla firm, które współpracują z wioskami, bo to są jabłka takie raczej na wieś, stowarzyszenia, domy dziecka, bo to są najbardziej potrzebujące osoby, a samo hasło jest dla osób potrzebujących. I tak też właśnie rozdajemy te jabłka. Nie wolno, przepraszam jeszcze, nie wolno ich sprzedawać, nie wolno odstępować, tylko każdy bierze dla siebie. To są, i to robimy w czynie społecznym, my nie dostajemy ani złotówki, bo nie wolno, po prostu to robimy dla idei, można powiedzieć, bo to i drukujemy te, no, wszystkie dokumenty, wszystko w własnym zakresie i wszystko, jak to mówią, dla chwały. Za pierwszym razem rozdano 25, a w ostatnią sobotę 20 ton. Na placu w Tarnówku ustawiły się długie kolejki chętnych do skorzystania z darmowych jabłek. Wydawanie trwało kilka godzin. Przebiegało sprawnie. Odbierający wpisywali się na specjalną listę i potwierdzali podpisem odbiór skrzynek. Dokumentacja zostanie później przesłana do Agencji Rynku Rolnego. Zaangażowanie pierwsze było logistyczne rodziny plus moich sąsiadów z bloku i zarazem poprosiłem o pomoc również Radę Sołecką Tarnówka. No i otrzymałem pozytywne odpowiedzi, współpraca, a w większości dużo spraw takich z dostawą, tutaj to spada na moich barkach, jako mojej firmy transportowej. Rozładowuję, tutaj magazynujemy, a później wszyscy razem. Pani Maria, pani Jola, stowarzyszenie, także i ze stowarzyszenia są osoby, pani Maria przyjechała, również nawet wnuczka zachęciła do pomocy, także wygląda jak wygląda, pogoda dopisuje i bądźmy dumni i smakujmy nasze polskie jabłka. I to są sady, jeszcze chciałbym podkreślić, pani Maria mówi z Grójca, i również jabłuszka są z sadów sandomierskich. Sobotnia akcja była drugą w Tarnówku i już dziś wiadomo, że nie ostatnią. Rozdawane owoce pochodzą z nadwyżek produkcyjnych będących efektem embarga na ich wwóz do Rosji. Dzięki dopłatom unijnym dla producentów do różnych instytucji i osób prywatnych cały czas trafiają setki ton owoców i warzyw.